Okej, okay, dobra. U mnie jest już 19:30, ja się próbuję. No, chwilę sobie sam posiedzę, bo nikogo nie ma. To bardzo dobrze, bo sobie zdążę wszystko podłączyć i uruchomić. O, cześć Krzysztof, cześć Peter. Peter, odzwonię do ciebie później. Słuchajcie, zaraz udostępnię jeszcze tylko tą transmisję na grupę, żeby wszyscy chętni mogli ją zobaczyć. I będzie to, miała być powtórka tego, co wczoraj się wydarzyło. I wczorajszy wieczór wyglądał tak, że z tego, co wiem, to ja sobie pogadałem, a wy nie wszyscy słyszeliście, co ja mówiłem. Albo nie do każdego to dotarło. Więc możemy dzisiaj powtórzyć, ale mam nadzieję, że mi dzisiaj trochę pomożecie. Nie chciałbym sam o tym mówić tylko i wyłącznie. Otworzę sobie wasze komentarze. Będę... Patrzę tutaj, tu na laptopa, na komentarze, a wy będziecie mieli mnie trochę z boku. Słuchajcie, nie mam dzisiaj... Znaczy mam plan, tak wygląda. Tak. Miałem dzisiaj... weny, żeby usiąść i to spisać, ale wiadomo, że będziemy rozmawiali o 8D. Kto zna i lubi ten wie, że to jest świetna, skuteczna metoda. Zaraz wam opowiem trochę. Mam dwie ciekawostki o historii 8D. Wyciągnę je z takiej książki, która ukazała się 6 maja 2019 roku. Czy ona się nie ukazała w takiej formie, bo ja sobie ją wydrukowałem. Ona się ukazała jako PDF. I słuchajcie, jest tutaj taki rozdział o źródłach rozwiązywania problemów na 25 stronie. Czytam sobie, że metodę 8D przypisuje się firmie Ford Motor Company. Tak, w latach 80. w 87 roku oni już zdefiniowali ten standard. Nazwali go Team Oriented Problem Solving, czyli już w 87 roku istniał standard, który mówił o tym, że problemy trzeba rozwiązywać zespołowo i trzeba je rozwiązywać w jakiś usystematyzowany sposób. I świetnie, ta metoda się później upowszechniła. Ja pamiętam, że rzeczywiście początki mojej pracy to były też raporty, najcięższe raporty 8D właśnie z Forda. Global 8D, taki dokument, który był bardzo, bardzo wymagający. Przerwę na chwilę, bo mam pytanie tutaj, dlaczego takie lustrzane odbicie? Lustrzane odbicie to jest specjalne utrudnienie. Słuchajcie, ja wam obiecałem, że mam jeszcze kilka miejsc na kursie. Pomyślałem sobie, że dzisiaj zaproszę dwie osoby. Z wczorajszej transmisji wybiorę jedną. Nie miałem wczoraj możliwości, bo technika jednak mnie pokonała i zasięg nie pozwolił na płynną transmisję, więc temat zostawiłem sobie na później. Wybiorę z wczorajszej transmisji z komentarzy jedną osobę, a z dzisiaj wybiorę dwie, albo może one same się zgłoszą, bo zrobimy sobie taką zabawę. Słuchajcie, ja tu mam trochę flipów, bo do tego kursu przygotowałem kilkadziesiąt różnych arkuszy z narzędziami, z definicjami, a nawet PDCA jest. Jest tam między innymi 5W2H. I taka metoda do, takie narzędzie do opisywania problemu. O, cześć Tomek. Tomek Miller z Warszawy. Słuchajcie, i ja lubię te wszystkie narzędzia, one są świetne, bo one strukturyzują nasze myślenie, one nam podpowiadają, w którą stronę pójść i jak działać, ale one też mają pułapki. I te pułapki lubię wychwytywać i zawsze przed nimi przestrzegam. I na kursie zaznaczam je wykrzyknikami, jakimiś piorunami, różnymi takimi znaczkami kolorowymi, żeby przestrzec przed wpadnięciem w pułapkę. I teraz na tym flipie z tyłu 5W2H, tak widzicie go w lustrzanym odbiciu, jest to pewne utrudnienie, ale można spróbować i się doczytać. Są dwie pułapki, takie największe, bo oczywiście problemów może być więcej, możemy skorzystać z tego narzędzia i możemy jego użyć, ale wcale nie skorzystać, tak powiem. Zaznaczyłem sobie jeden wykrzyknik przy pytaniu who, czyli kto, i jeden wykrzyknik przy pytaniu why, czyli dlaczego.
Słuchajcie, i teraz mam pomysł taki, że osoby, które pierwsze napiszą w komentarzach, pierwsze w tym sensie, jak mi się to wyświetli, bo wiemy, że to Facebook różnie wyświetla, które napiszą, jaka pułapka znajduje się w pytaniu kto i co może się tutaj złego wydarzyć. Ja tutaj to mam, chyba się nie doczytacie i nie dość, że lustrzane odbicie, to jeszcze drobne literki. Co można źle zrobić w tym pytaniu? Jak można na nie źle odpowiedzieć i wpaść w pułapkę? To jest jedno miejsce i to jest dla jednej osoby, będzie miejsce w kursie, a dla drugiej osoby to będzie miejsce za to, za odpowiedź, co w pytaniu why takiego może się wydarzyć. Co tam się dzieje takiego, jak możemy źle na to pytanie odpowiedzieć, żeby nie wykorzystać tego narzędzia tak, jak trzeba, tylko popełnić błąd. Ok? No dobra. To czekamy, aż ktoś napisze. Zastanawiam się, czy osoby, które prowadzą takie szkolenia, powinny być uwzględnione czy wykluczone. Patrzę na ciebie, Hans. Patrzę. Wiem, że się znasz. Peter, ja ci powiem tak, prywata. Uwaga, chwilę prywaty. Peterku, ja ci wyślę dostęp dzisiaj wieczorem, dobra? Tylko nie mów nikomu. Dostaniesz taki gratisowy, dobra? No. Daj szansę innym. Dobra. Słuchajcie. Zacząłem o tym, że metoda 8D generalnie pochodzi z, wydaje nam się, że pochodzi z Ford Motor Company, z Global AD z lat 80., z 87 roku. Instrukcja pod tytułem Team Oriented Problem Solving. I tak, od tego się zaczęło w motoryzacji. Zerkam tutaj do mojego opracowania, ale fakty są takie, że takie podejście stosowano już dużo wcześniej, nawet 10 lat wcześniej, w latach 70. w amerykańskiej armii, wyobraźcie sobie. Były standardy, pokażę Wam. Widać, tu jest skserowane. Akurat to jest ostatnia edycja tego standardu z 86 roku. Później on został zawieszony, ale początki sięgają lat 70., chyba w 74 roku powstał taki standard. Kto umie czytać lustrzane odbicie? Military Standard Corrective Action and Disposition System for Non-Conforming Material. Brzmi znajomo, nie? Bo tak to właśnie wygląda w naszym 8D, że poszukujemy akcji korygujących i decyzji, co zrobić z niezgodnym materiałem. Tutaj wojskowi w amerykańskiej armii oczywiście mieli kłopot z tym, co zrobić z przeterminowanym, niezgodnym materiałem, nie takim, który spełnia ich wymagania. Wymagali od swoich dostawców decyzji, co z tym zrobić, i oczywiście mocno tutaj naciskali na koszty, ale wymagali także ograniczenia ryzyka, wprowadzenia akcji korygujących, wymagano identyfikacji przyczyn i wymagano też zapobiegania nawrotom takich sytuacji. Oczywiście, że chodziło o koszty i oczywiście, że chodziło o jakość dostaw, to jest nadrzędny cel. Tej metody i tego narzędzia, żeby nie tracić pieniędzy i żeby trzymać jakość, czyli spełniać wymagania klienta. I już w 1974 roku taki standard obowiązywał. Jest fajny, można go sobie znaleźć w internecie, poczytać, kto rozwiązuje problemy różnymi narzędziami, ten może się zdziwić, co już wtedy działało i jak to jest jeszcze 10 lat szybsze, wcześniejsze niż to, co znamy z motoryzacji. A co my znamy z motoryzacji? No znamy nasze klasyczne 8D, jedna z metod. One wszystkie są oparte, pokażę Wam znowu w lustrzanym odbiciu, ale wiemy, o co chodzi. Zbuduj zespół, opisz problem, zabezpiecz klienta. Nie widzę odwrotnie. Znajdź przyczynę w czwartym. Żartowałem, przecież wiem, że tam jest znajdź przyczynę. Wprowadź akcje korygujące, ocenie efekty, zapobiegaj powracaniu problemu i pogratuluj sukcesu. W tym pogratuluj sukcesu jest pewien kruczek. Tam nie chodzi tylko o celebrację i o uściski dłoni, chodzi też o coś więcej, o tym Wam za chwilę opowiem. Słuchajcie, przypomnę o tym konkursie, a później sobie sprawdzę w komentarzach, jaka pułapka w 5W2H kryje się w pytaniu who i jaka pułapka w 5W2H kryje się w pytaniu why. Ja sobie przerzucę filmy. Są jakieś japońskie słowa, znacie? Genri albo Jensoku, ktoś zna? Czy ktoś zna? Oś czasu. Alarm.
Słuchajcie, ja nie pytałem, czy dźwięk jest dobry, bo dzisiaj nie nadaję do Was z laptopa, ale nadaję z telefonu. Laptop leży obok i tutaj mogę śledzić Wasze komentarze. Okej, dobra, jestem tutaj. Jestem tutaj. Zanim osiągnę, to może do Deminga zajrzymy na chwilę. A jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj jestem... Nie wiem, czy są kibice Arki Gdynia, albo antykibice Arki Gdynia, albo przedstawiciele naszego bratniego narodu zza wschodniej granicy, bo mam takie kolory dzisiaj. O, dzięki Osa. Osa pisze, że jest bardzo dobrze. To świetnie. To dobrze. To powinienem chyba to jednak robić z telefonu, nie z laptopa, który chyba nie nadążał wczoraj. Dzięki, Peter. Dobra, niech sobie będzie to do góry, do odwrotnie w lusterku. Widzicie. BDCA nie będę tłumaczył, cykl Deminga, którego Deming nie wcale nie wymyślił, ale tak już zostało. Czteroetapowa metoda wprowadzania działań, wprowadzania spraw w życie. Kto dobrze używa, ten wie, że najwięcej czasu, najwięcej energii, najwięcej zasobów i ludzi trzeba poświęcić w ćwiartce pierwszej. Planowaniu. I tak samo jest z naszą metodą 8D. Zaraz sobie przez nią przejdziemy. Opowiem trochę, jak ja z nią pracuję, jakich narzędzi używam. Budowanie zespołu, opisywanie problemów, zabezpieczenie klienta, poszukiwanie przyczyn i jeszcze planowanie działań, które są dopiero później wdrażane. To wszystko znajduje się w tej części, czyli 5 ósmych. To jest tylko jedna, to jest jedna ćwiartka. Tak naprawdę zajmuje to nam większość czasu i większość pracy. Dlaczego tak jest? No bo jeżeli chcemy, żeby to wdrożenie tutaj dało nam taki efekt, jak się spodziewamy, no to warto to dobrze zaplanować, warto to przemyśleć i warto znaleźć po pierwsze rzeczywiste przyczyny, a po drugie skuteczne akcje. I teraz sobie przerzucę, żeby nie pisać zdaniami, to ja sobie ułożyłem to nasze 8D w 8 słów. Mam nadzieję, że teraz też dobrze widać, że wszystkie widać. Pierwszy punkt to ludzie, drugi to problemy, trzeci to klienci, czwarty przyczyny, piąty działania, szósty efekty, siódmy standardy, o których bardzo często zapominamy, i ósmy to wnioski. To nie gratulacje, to nie jest szampan, tylko wnioski do doskonalenia. Zaraz o tym opowiem. Okej, okay, może zanim przejdę do szczegółów, słuchajcie, jakbyście chcieli zadawać pytania, to ja bardzo proszę. Ja Wam dzisiaj, moim zamiarem jest przybliżenie Wam mojego sposobu pracy z tą metodą, opowiedzenie o tym, jak ja to robię. Moim celem też jest zaproszenie Was do udziału w kursie. Zostało mi kilka miejsc, dosłownie kilka, bo mamy już fajną grupę i tych miejsc jeszcze 3-4 zostały. Maksymalnie 5, ponieważ ja tą grupę limituję teraz, żebyśmy rzeczywiście mogli ze sobą pracować, bo my w tym kursie nie będziemy, że tak powiem, zdobywać wiedzy, tylko będziemy ćwiczyć nasze umiejętności, będziemy rozwiązywać zadania i wszyscy uczestnicy tego kursu dostaną indywidualne zadania. Każdy będzie pracował może codziennie, a może po kilka zadań dziennie, jeżeli ktoś chce skumulować to sobie na koniec tygodnia. Bo będziemy mieli naszą wewnętrzną grupę i będziemy dyskutować wyniki tych prac i będziemy mogli rozmawiać o różnych przykładach i będziemy mogli rozmawiać o różnych branżach, różnych case'ach, ale będziemy stosować te same standardowe narzędzia. Chodzi o to, żeby pokazać, że standardowe podejście i standardowe użycie, ale właściwe użycie tych narzędzi ma zastosowanie praktycznie w każdym biznesie, w każdej branży i nie tylko w biznesie, bo jakby ktoś chciał przyłożyć sobie tą metodę do swojego prywatnego życia albo do jakichś tematów pozazawodowych, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że uda mu się to zrobić. Znaczy, ja jestem przekonany, że tak jest, niektórzy próbują i wiemy, że to działa. Okej. Jeżeli ktoś by pytał o kurs, bo... Ta przedsprzedaż promocyjna trwała do wczoraj, do 22, ale wiem, że nie wszyscy się zapisali, którzy chcieli, i dzisiaj też miałem maile rano, że ktoś by chciał się dostać.
Wczoraj w nocy wysypał mi się serwer, na którym jest postawiony kurs i walczyłem z nim do 3:23 dokładnie, bo o tej porze napisałem maila do wszystkich uczestników, że nie ma szans, żeby o 6 rano wystartować i że muszę z helpdeskiem coś zrobić. Nie będę wymieniał nazwy platformy kursowej, bo to najsłynniejsza platforma kursowa i najbardziej niezawodna w Polsce, ale akurat u mnie w premierowym kursie i w pilotażu się coś wysypało, więc temat już jest naprawiony. Wszystko działa. Dzisiaj rano wszystko ustawiliśmy, więc powtórka premiery jutro o 6 rano. Jeżeli ktoś ma ochotę, to jeszcze przedłużyłem tą sprzedaż do jutrzejszego dnia, do końca dnia. Jak się zgłoszą pojedyncze osoby, to bardzo się cieszę. Jeżeli nie będzie więcej chętnych, to nie będzie problemu, bo my będziemy sobie pracować w tej grupie, którą mamy. Już jesteśmy na Facebooku, już się poznajemy i tam widzę, że już się znajomości zawiązują, nawet bez mojego udziału. Świetnie. Słuchajcie, grupa jest zamknięta, więc tam jest bezpiecznie, nikt tam nie zajrzy, nikt was nie podejrzy. Można wyciągać przykłady z firmy, z pracy. Nie wiem, czy ktoś tam będzie po nazwisku coś mówił, ale będziemy rozwiązywać prawdziwe case'y, prawdziwe przykłady. Każdy dostanie arkusz pracy. W pierwszym tygodniu 10 zadań domowych. Także jeżeli nie lubicie zadań domowych i jeżeli nie lubicie pracy z kartką papieru, ołówkiem, długopisem, to nie polecam. To nie dla Was kurs jest. Okej, dobra. Skuteczne rozwiązywanie problemów. Dlaczego skuteczne? Słuchajcie, dlatego, że logika tej metody, tak, bo ona zawiera w sobie szereg narzędzi, logika tej metody prowadzi nas przez proces rozwiązywania problemów w taki sposób, żebyśmy o niczym nie zapomnieli. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby nie pominąć tych kroków i dlatego tak ważne jest, żeby w każdym z nich rzeczywiście skrupulatnie wypełniać te narzędzia, tak korzystać z tych metod, które są tam zaszyte. Oczywiście metody są różne i w środku możemy używać różnych narzędzi, w zależności od tego, jaki mamy problem, jaki mamy zespół, z kim pracujemy i tak dalej, na jakim poziomie w organizacji. Zupełnie inaczej się pracuje z operatorami na linii, a inaczej się pracuje z zarządem, a metoda 8D jest adekwatna do każdego poziomu. Tylko pytanie, co w środku użyjemy. I te propozycje, które ja Wam daję w toku kursu, to są, o właśnie, osoba dołączyła przed chwilą do kursu, musiałem przesunąć powiadomienie z Facebooka, z grupy. Tu chodzi w tej metodzie tylko i wyłącznie o logikę, która zawiera się na takim jednym flipie i tak naprawdę w tych 8 słowach, już nawet nie zdaniach, tylko zlinowałem to, tak sobie pozwolę to nazwać, do 8 słów, bo chodzi tutaj o tą logikę i o tą kolejność i o te konkretne czynności, o te konkretne działania w tej sekwencji. Co jest w środku? Można sobie dobierać różne narzędzia. Zaraz Wam opowiem, jakie ja proponuję i jakich używamy w kursie. Pierwszy punkt to jest dobór właściwego zespołu. No, logicznym jest, że sami nie będziemy rozwiązywać problemu. Znaczy, możemy próbować, ale jak ktoś próbował rozwiązywać skomplikowany problem albo jakiś duży case samodzielnie, to wie, że jest to ciężki kawałek chleba, a efekty są niepewne. Tak powiem delikatnie, bo zabraknie nam wiedzy, zabraknie nam informacji, zabraknie nam w pewnym momencie energii, rąk i głów do wykonywania pewnych zadań. Więc zespół musi być. Ważne jest, żeby to nie był zespół przypadkowy i bardzo ważne jest, żeby to nie był zespół interdyscyplinarny, to znaczy taki, który z założenia ma być taki wielozadaniowy, ale jakby nic za tym nie stoi. Tutaj powinny być osoby, które są zaangażowane w ten proces, które mają wpływ na ten proces, które są uczestnikami tego procesu i mogą nam coś powiedzieć, albo znają ten proces, więc mogą nam coś powiedzieć. Bez sensu zupełnie jest dobieranie sobie ludzi z drugiego końca firmy, z drugiego końca biznesu, tylko po to, żeby w burzy mózgu wygenerowali nam absurdalne pomysły, które i tak w Pareto gdzieś tam się znajdą na szarym końcu w ogonie i w ogóle nie będziemy się nimi zajmować. A zajmiemy tym ludziom i sobie czas niepotrzebnie, więc nie budujmy takich zespołów. Ja proponuję, żeby to byli uczestnicy i proponuję tutaj trzy albo cztery, teraz patrzę, cztery nawet narzędzia. Zaczynam od czegoś, co jest bardzo banalne i wydawałoby się, że w takiej poważnej metodzie, którą Fortin nazwał Global AD, wojsko używało i tak dalej, że rysuje się żółwia. Zobaczcie, kto z Was rysował żółwia, czy ktoś rysował i ktoś wie, o co chodzi z żółwiem. W firmach, gdzie stosowane jest podejście procesowe i gdzie edukuje się
pracowników właśnie w kierunku tego podejścia. No, Żółw jest bardzo popularny. Pozwala zwizualizować proces, pozwala opisać proces i tak naprawdę pozwala zrozumieć elementy tego procesu. Ja to narzędzie bardzo mocno polecam. Jest tak proste, że ja miałem największy problem, żeby przygotować lekcję z tym tematem. I kto będzie oglądał moją lekcję wideo w kursie, ten na pewno się uśmiechnie, ponieważ dla mnie to była straszna mordęga i ilość powtórek, które zrobiłem, była ogromna, ale w końcu powiedziałem sobie, dobra, to już musi pójść tak jak jest. Najwyżej będę się tłumaczył na live albo na jakimś innym spotkaniu, że ciężko mi było z żółwiem, tak wam powiem. Drugie narzędzie, które proponuję, to jest mapa procesu. Mapa procesu to jest po prostu stado żółwi. Jak ktoś będzie oglądał kurs, to zobaczy, dlaczego tak mówię. Są to połączone pod procesy, które mają też swoich właścicieli, swoich uczestników, wejścia, wyjścia, zasoby, mierniki i tak dalej. Będziemy o tym rozmawiali. I jeszcze jedno fajne narzędzie, które kojarzy się z Six Sigma, nazywa się SIPOC, a w tym podejściu, które ja gdzieś już zasłyszałem kiedyś, a teraz polubiłem, a teraz proponuję, ono mówi o tym, jak dobrać uczestników, kto jest wytwórcą materiału, informacji, kto jest dostawcą, czyli ten, co przynosi, kto przetwarza i tak dalej. Świetne narzędzie, bardzo fajnie wizualizuje, można po prostu na kartce papieru szybko rozrysować, kto powinien uczestniczyć w tym zespole. Ja jeszcze jestem fanem rozglądania się trochę dookoła tego, co się dzieje w procesie. Teraz mi się skojarzyło, że mogłem jeszcze napisać a pewnie to dopiszę na grupie kursowej. Jeżeli ktoś jest z grupy kursowej, to pozdrawiam. Krąg Onok. Czy ktoś z was skojarzy krąg Onok? Tai Chi On. Mówimy o rysowaniu kręgu na środku hali produkcyjnej i po to, żeby w nim postać sobie 8 godzin i obserwować to, co się dzieje. Ja proponuję pewien sposób obserwacji, który wychodzi trochę poza proces, poza ten proces, który jest zdefiniowany i który jest opisany, żebyśmy zauważyli też inne aspekty, inne elementy, które mogą wpływać na wyniki tego procesu. Dopiero pierwszy punkt, ludzie, a jest godzina 19:53, to szykujcie się, będziemy do 22 jechać. Drugi punkt 8D to jest właściwa definicja problemu, która niestety bardzo często sprowadza się do jakiegoś lakonicznego zdania, które napisał nam klient w mailu albo w reklamacji, albo dostaliśmy telefon od sąsiedniego działu, który jest odbiorcą naszych produktów i mamy tam w kilku zdaniach opisane, o co chodzi, i zaczynamy z tym pracę. No jeżeli zaczynamy z tym pracę tak, jak to wygląda, no to marne są szanse na to, żeby rzeczywiście dowiedzieć się, co się wydarzyło i szybko rozwiązać problem. Tutaj trzeba się trochę przyłożyć. Trzeba użyć trochę bardziej skomplikowanych narzędzi, które pomogą nam opisać, które zadadzą nam więcej pytań. Na początku pokazywałem wam ten flipchart z 5W2H. To jest jedno z narzędzi, które omawiamy na kursie. Ale rozmawiamy też o czymś tak prostym, jak narzędzie Genchi Genbutsu z japońska, nazywane po angielsku Goenzi, a po polsku po prostu pójdź i zobacz. To narzędzie, czy ta metoda analizy mówi o tym, żeby udać się w miejsce rzeczywistych zdarzeń, żeby dotknąć czy zobaczyć rzeczywiste obiekty, których dotyczy ten temat, którym się zajmujemy, i żeby zebrać rzeczywiste fakty na ten temat, żeby rzeczywiste informacje, dane, ale w miejscu, gdzie one występują. Nie czytać maili, nie słuchać informacji powtórzonych na spotkaniu, nie rozwiązywać problemów w sali konferencyjnej. O, ktoś napisał, Marta napisała, żółw takie miłe zwierzątko. Tak, to właśnie jest trudny. Ten, którego ja wczoraj przerabiałem, on gdzieś jest z drugiej strony, nie będę już stawał, był bardzo trudny, uparty, ale dałem mu radę. Słuchajcie, i jeszcze opowiem o jednym, krótko o jednym narzędziu, w zasadzie o takiej metodzie, która mówi o tym, żeby rozpoznać w procesie stan, kiedy problem występuje i kiedy nie występuje. Czyli takie czarne, białe, jest, nie ma. Po angielsku is not, czyli zebrać
zestaw parametrów, cech, właściwości czy sytuacji procesowych, które nam powiedzą, kiedy problem występuje. One mogą nam pomóc ten problem w przyszłości później zreprodukować, czyli powtórzyć. Jeżeli jesteśmy w stanie powtórzyć błąd, wyprodukować niezgodność, to mamy bardzo dużą szansę, żeby uchwycić od razu przyczynę. To jest oczywiście, czego nie wskazuję, nie zalecam, bo możemy uchwycić tylko jedną z wielu przyczyn. Dobra, trzeci punkt w 8D to zabezpieczenie klienta. Kto nie pracował w lotnictwie, motoryzacji albo w takich wymagających branżach jak farmaceutyka, to może się zastanowić, o co tu chodzi. Chodzi, tu powiem bardzo krótko, ja to omawiam bardzo szczegółowo w moich materiałach, ale chodzi o to, żeby klienta jak najszybciej odizolować od wpływu tego problemu, którym się zajmujemy, czy który on zgłosił. Czyli w jakiś sposób postawić tamę, zaporę, coś oddzielić od niego, żeby on dostawał nasze produkty, to co mu wysyłamy, zgodne z tym, co zamówił, a żebyśmy my mieli wtedy czas na to, żeby przeanalizować problem, żeby poszukać przyczyn, no i zastanowić się nad akcjami. I są na to narzędzia, są na to metody. Jest to bardzo fajne podejście, bo klient bardzo to docenia, bo on może bezpiecznie prowadzić swoje procesy, a my mamy czas na to, żeby się zastanawiać, co się stało, tak? Więc jakby ściągamy trochę presję. Minus jest taki, że ten krok kosztuje. On kosztuje trochę czasu i trochę pieniędzy, więc on też w pewien sposób motywuje zespół do tego, żeby prowadzić te działania sprawniej. Nie powiem, że szybciej, ale sprawniej, ponieważ no z każdą godziną, z każdym dniem wydajemy jakieś pieniądze na to, żeby ten klient czuł się komfortowo, a żeby my, żebyśmy mieli szansę na to, żeby poszukać przyczyn. Jak już klient jest bezpieczny, to rzeczywiście powinniśmy zacząć szukać przyczyn. Na pewno znacie wiele metod. Na pewno znacie 5Y, które jest bardzo popularne, a które też ma w sobie pułapki i ja te pułapki lubię wychwytywać. I kto ze mną pracuje, albo kto był na moim szkoleniu kiedykolwiek, albo ze mną pracował w zespole, ten wie, że ja wpuszczam w te pułapki bardzo i specjalnie to robię po to, żeby te osoby, które uczestniczą w takim szkoleniu, miały szansę zobaczyć, na czym to polega, na czym polega ten błąd. Więc jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję ze mną pracować, nie tylko w tym kursie online'owym, ale też stacjonarnie, to zobaczycie, że jest jedna z fajniejszych metod nauki, czyli po prostu popełnić błąd i później się cofnąć, zrozumieć, o co chodzi. Zrobię tu małą pauzę, bo widzę, że przyszła też Hania ze Słupska. Hania, to jest taki gość, ten człowieczek występuje też na szkoleniu, także pozdrawiam Cię, ta piłeczka. To jest prezent od mojej koleżanki ze Słupska, która organizowała z nami spotkanie Niech Lin będzie z Wami. O, słuchajcie, jesteśmy w połowie, przy czwartym to ja teraz zrobię przerwę i zrobię reklamę grupy, dobra? Reklama grupy będzie polegała na tym, że chciałbym Was zaprosić na w tej chwili już 3 spotkania, które będą się w najbliższym czasie. Pierwsze z nich odbędzie się, już patrzę na kalendarz, chyba że ktoś nie zna grupy Niech Lin będzie z Wami, to poszukajcie szybko i zobaczycie, to jest świetna grupa, już prawie 3000 osób z całej Polski. W zamkniętej grupie, w zamkniętej, moderowanej grupie dyskutuję na tematy linowe, jakościowe i okoliczne. Słuchajcie, 26 października spotykamy się u naszego kolegi Adama Karaska w Godowie. Kto wie, gdzie jest Godów? Napiszcie, ja nie wiem. Znaczy ja wiem, bo byłem. Tam za Godowem już jest tylko granica i później jest Słowacja. To jest koło Raciborza. Tam się spotkamy. Następne spotkanie będzie już miesiąc później, bo 23 listopada spotkamy się w Płocku. I tam naszym lokalnym organizatorem będzie moja koleżanka Dorota Mejri. Dorota, pozdrawiam Cię. Niedługo będziemy się organizowali ze szczegółami. I słuchajcie, i w grudniu nie będzie spotkania, ale w styczniu pojedziemy do Trójmiasta. Jeżeli ktoś ma ochotę spotkać się z nami w Trójmieście, to będziemy w styczniu, najprawdopodobniej 25 stycznia. Ten termin jest na razie, już jest potwierdzony, ale jeszcze szczegółów nie ustaliliśmy, więc ja go jeszcze tak formalnie nie ogłaszam, ale będziemy, ja się szykuję, już mam ten dzień w kalendarzu zaznaczony. Więc 3 spotkania.
O tych spotkaniach możecie poczytać na blogu, jak wpiszecie networking, albo w tej kategorii networking na stronie głównej bloga znajdziecie linki. Zawsze jest nas 30 parę, 40 osób, prowadzimy warsztaty, robimy prelekcje, dyskutujemy, spędzamy ze sobą czas i dużo się od siebie uczymy. Wszystko za darmo, nikt za nic nie płaci, trzeba tylko sobie dojechać, trzeba sobie, nie wiem, kupić jakieś jedzonko, coś do picia i w zasadzie tyle. I prelegenci nie biorą za to ani złotówki, gospodarze nie biorą za to ani złotówki, ani uczestnicy za to ani złotówki nie płacą. Taka inicjatywa. Udaje się już ją prowadzić od półtora roku, zaczęliśmy w 2018 we Wrocławiu. No dobra, zapraszam, zajrzyjcie na grupę i zajrzyjcie na bloga, te informacje tam wszystkie są. Słuchajcie, przyczyny. Nie będę wchodził w szczegółowo w narzędzia, jest ich bardzo dużo. Pytanie jest na końcu zawsze takie, które przyczyny trzeba wybrać i z nimi się zająć, żeby wyeliminować problem. Jak ktoś mi zadaje takie pytanie, to już mi się zapala ostrzegawcza lampka, no bo dlaczego mam wybrać tylko niektóre, a inne pozostawić? No oczywiście pewnie tak, zależy to od tego, jaki poziom jakości jest mi potrzebny i na jakim je stać, albo jaki chcę zapewnić swojemu klientowi, ile on za to zapłaci, bo można wszystkie przyczyny usunąć. Jeżeli jesteście w biznesie, w którym nic się nie może wydarzyć i macie 0 ppm jako cel, bo nie wiem, produkujecie leki albo systemy bezpieczeństwa do samochodów albo do samolotów, no to musicie wszystkie wyeliminować, znaczy wszystkie zweryfikować, sprawdzić, czy rzeczywiście występują, a później je usunąć. Jak wdrażać akcje korygujące? No na pewno tak, w taki sposób, żeby osiągnąć jak największy efekt, tak? Czyli żeby wdrożyć te akcje, które usuną przyczyny, które mają największy skutek, które dają największy negatywny skutek naszemu klientowi, naszym procesom. Można stosować do tego Pareto, można stosować matrycę priorytetów. Jest kilka jeszcze innych metod. Ważne jest, żeby wiedzieć, w którym miejscu przestać, albo przynajmniej, albo dokąd ciągnąć ten temat, czyli jak daleko wchodzić w akcje korygujące, żeby... Remi Kowalski prosi o dołączenie do grupy. Widzicie, reklama zadziałała. Mamy następnego członka w naszej grupie, 2700 chyba 38 osoba. I słuchajcie, dopiero zobaczcie, jesteśmy na wdrażaniu działań. Ja się nagadałem, minęło 30 minut, no powiedzmy, że z 25 mówiłem tylko o tym, co jest w cyklu Deminga pod literą P, czyli w pierwszej ćwiartce. Tak, a my jeszcze nic nie zrobiliśmy, tylko dużo badaliśmy, zbieraliśmy informacje, nic się jeszcze nie wydarzyło. No dopiero teraz możemy wdrażać działania rzeczywiście. I absolutnie na tym nie kończymy, bo jeżeli ktoś wdrażanie akcji monitoruje i zamyka w momencie, kiedy zostały wdrożone, no to robi jeden z największych błędów, bo jeszcze te tematy do niego powrócą. Jeżeli nie będziemy sprawdzać efektywności czy skuteczności, czy te akcje wdrożone rzeczywiście odnoszą taki skutek, jak sobie zaplanowaliśmy i czy rzeczywiście usuwają te przyczyny, do których je przyłożyliśmy. A jeżeli tak jest, to co robimy w PDCA? No wiecie, że w PDCA, jeżeli w czek potwierdzimy, że akcja jest skuteczna, to co robimy, to w akt standaryzujemy i to samo mówi metoda 8D, standaryzujemy naszą metodę pracy, bo jeżeli korygujemy coś, to znaczy, że zmieniamy dotychczasową metodę pracy i standaryzujemy to nowe rozwiązanie. Standaryzujemy, to znaczy wprowadzamy je we wszystkie procesy, które mają taki przebieg, do wszystkich pracowników, wszędzie, gdzie te operacje, gdzie te same problemy mogą wystąpić. To nie jest wdrożenie tylko akcji i ustandaryzowanie jej w tym miejscu, gdzie rzeczywiście wyprodukowaliśmy błąd, który ktoś zareklamował, który nam ktoś zgłosił. I tu możemy zacząć od narzędzi takich najprostszych jak standard, a taki standard zwykły, rysunkowy, jakikolwiek, a można wrzucić tutaj jeszcze tak skomplikowane narzędzie jak FMEA, znane z motoryzacji, znane z lotnictwa. Wszystko zależy od tego, jak głęboko chcemy wejść i jaki poziom jakości chcemy zapewnić i ile chcemy na to wydać pieniędzy. I co na końcu? Są gratulacje i celebracje, tak, świętowania, ale tak naprawdę tutaj powinny się pojawić wnioski. Ja uważam, że tu powinno być dwa rodzaje wniosków. Po pierwsze, zespół
Warto, żeby się zastanowił nad tym, jak mu się pracowało, jak przebiegał ten cały proces od początku do końca. Bo to też jest proces ustandaryzowany i też warto go wewnątrz firmy doskonalić, bo coś może pójść nie tak, może gdzieś w zbieraniu informacji mieliśmy kłopot, może w działaniu na rzecz klienta coś się wydarzyło, więc warto to przejrzeć i dać sobie szansę na poprawę. Ale też można znaleźć w toku rozwiązywania problemów, można znaleźć pomysły na doskonalenie innych procesów i innych obszarów waszej firmy, waszej organizacji i też warto tego nie przegapić, tylko podjąć tematy. A to, co wypracowaliśmy w czasie tego procesu rozwiązywania problemów, no, tym warto się oczywiście podzielić, warto to w jakiejś formie spisać. Można oczywiście wywiesić na tablicy informacji, że rozwiązaliśmy taki problem, ale większą wartość będzie miało podzielenie się rozwiązaniem, tak? Czyli ustrzeżenie innych, na przykład kolegów w swojej firmie albo w innym oddziale przed tym samym problemem. Tak? Zaoszczędzimy sobie pieniędzy, nerwów, kosztów, no i relacji z klientem, tak? Nie będziemy nadwyrężać. No i w zasadzie to tyle. Tak wygląda 8D w takim formacie, w którym ja pracuję, który wszystkim polecam. I teraz jeszcze nawiązując do kursu, to jest dopiero koniec drugiego tygodnia. Kurs będzie trwał 3 tygodnie, więc na tym 8 D skończymy pod koniec drugiego tygodnia. I w trzecim tygodniu będziemy rozmawiać o tym, jak taki system sobie zbudować w firmie, czyli jak stworzyć proces, jak on mógłby wyglądać u Was w firmach, więc każdy z uczestników będzie mógł, będę go zachęcał, będziemy pracować nad tym, żeby stworzyć taki proces, opisać go jakimś najpewniej diagramem, żeby to było takie wizualne i jasne i przejrzyste. Będziemy chcieli też, żeby każdy stworzył swój arkusz rozwiązywania problemu, swój taki raport, który będzie podsumowaniem tych wszystkich działań. I porozmawiamy sobie też trochę o organizacji pracy, jak się ogarnąć z tym wszystkim, bo tego jest dużo informacji, zdjęć, raportów, więc co z tym zrobić, gdzie co trzymać, jak sobie zorganizować foldery, czy zrobić to na wspólnym dysku, czy robić to lokalnie, w mailach, to też o tym porozmawiamy. A później opowiem Wam trochę o moich doświadczeniach z procesami rozwiązywania problemów w różnych firmach. Miałem szansę pracować w kilku dużych organizacjach, które mają te systemy mocno ustrukturyzowane i można powiedzieć, że działające bardzo sprawnie. Oczywiście, że z dnia na dzień może być różnie i w różnych obszarach i zespołach, ale pokażę Wam też, że mimo tego, że stosuje się różne, trochę odmienne od siebie formularze albo całkiem inne, które wydają się, że to jest zupełnie coś innego z innego świata, one wszystkie są oparte na cyklu Deminga, od którego zacząłem, i one wszystkie są oparte na tej samej logice planowania i analizy, zanim podejmiemy działania, nie przeskakiwaniu do rozwiązań i weryfikacji wdrożonych działań, testowaniu hipotez, które stawiamy w czasie rozwiązywania problemów, mierzenia procesów, zbierania dużej ilości danych, analizowania. Tak patrzę sobie tutaj, bo będziemy mogli o D-Make'u porozmawiać, o QRCI znane z francuskich firm, między innymi z Faurecji i ich dostawców, którzy stosują ten standard. O 8D, które stosuje rzeczywiście Ford. Ja pracowałem w Autoliwie, mieliśmy do czynienia z 8D od A3 Toyoty, które jest już klasyką podręcznikową, więc możemy też to omówić. Parę jeszcze innych fajnych narzędzi z General Motors oparte na 5Y, o tym Wam opowiem. I genialne, 5 pytań i po prostu osoba, która musi na nie odpowiedzieć, ma pozamiatane, ma naprawdę ciężko. I co jeszcze? Jeszcze taki temat, który poruszaliście w ankiecie, którą wam wysłałem, czyli jak zachęcić ludzi, jak włączyć osoby do rozwiązywania problemów, jak uruchomić tych członków zespołu, jak zachęcić pracowników produkcji czy biura, takich, z którymi nie macie do czynienia na co dzień, żeby oni chcieli z Wami w tym uczestniczyć. I na samym końcu jeszcze taki jeden mam temat, który pokaże, że ta metoda nie tylko do rozwiązywania problemów się nadaje, ona się nadaje też do generowania nowych pomysłów i ona się nadaje do tworzenia czegoś nowego, nie tylko do korygowania tego, co było kiedyś, ale jeżeli zechcecie poszukiwać jakichś rozwiązań, nowych metod pracy albo korygować swoje procesy albo produkty, to można tą metodę do tego zastosować i ona się doskonale sprawdzi.
Okej. Okay. Dodam jeszcze, że na kursie nie będziemy, w tym kursie nie będziemy pracować tylko na Facebooku, w grupie, ale też będą takie spotkania na żywo, jak teraz prowadzę. Pierwotnie planowałem, że będą trzy, czyli takie zamykające każdy tydzień, i rzeczywiście takie zrobimy, takie seminaria czy webinary, jakbyśmy je nazwali, questions and answers, takie sesje, czyli pytania-odpowiedzi od uczestników. I będę odpowiadał na te, które się najczęściej powtarzają, albo opowiem o tych błędach, które zauważyłem w toku pracy w tygodniu. Ale myślę, że też w tej grupie, w której będziemy, jest nas na tyle ta grupa jest kompaktowa, tak powiem, żebyśmy mogli to zrobić częściej. Jeżeli będą chęci, to możemy się spotkać nawet codziennie na kwadrans i omówić sobie, jak sobie radzicie i jak wam tam idzie. Dobra, zobaczę jeszcze tylko, czy się pojawiają jakieś pytania. Nie macie pytań, więc może nie gadam głupot, może to ma sens, co mówię. Tak sobie tłumaczę. Chciałbym was zaprosić do tego kursu jeszcze do jutra. Jutro on o 6 rano już wystartuje, bo już jest wszystko ustawione, także kto jest zapisany i kto jest uczestnikiem, dostaliście dane dostępowe na maila, więc zapraszam, można sobie o 6.01 jutro wszystko odpalić i obejrzeć pierwsze lekcje. Część z nich jest do przeczytania, część jest do obejrzenia, jest dużo filmów, odsyłam do kilku artykułów i są zadania, są arkusze pracy. Do każdego narzędzia jest omówienie, w którym na filmie opowiadam o tym narzędziu, jak je stosować. Jest arkusz pracy, jest challenge, jest wyzwanie, które podejmujecie, i będziemy później te arkusze analizować. Jak ktoś nie będzie chciał wrzucać na grupę, to oczywiście nie będzie problemu, ale ja bardzo chętnie spojrzę, rzucę okiem i porozmawiamy o tym, co wam tam wychodzi. Okej. Więc jeszcze jutro, do końca dnia, do 22 prawdopodobnie. Więcej już nie będę tego przeciągał. Mam tam 4, maksymalnie 5 miejsc, więc zapraszam. Jeżeli ktoś jest chętny, ale tylko te osoby, które chcą rzeczywiście popracować, bo takich, którzy będą grzali ławki, to szkoda. Szkoda waszego czasu, szkoda też waszych pieniędzy, bo jakby największą zaletą tego kursu będzie to, że będziemy tam wszyscy razem pracowali, będziemy sobie dawali informację zwrotną, będziemy oceniać swoją pracę. Jeżeli ktoś się nie boi pokazywać, jak mu idzie i chce się dowiedzieć, czy mu idzie dobrze, czy mógłby coś zrobić lepiej, to zapraszam. Okej, okay, to w zasadzie tyle, co ja bym chciał wam przekazać. Patrzę, co tutaj Przemek napisał. Przemek napisał: Don Kiszotem nie jestem. Czy znasz sposób, aby przekonać innych do stosowania tego typu narzędzi? Co jest potrzebne, przekonać nieprzekonanych? Przemek, jest potrzebne to, co zawsze i to, co wszędzie i w każdym innym biznesie, jest potrzebna marchewka. Czyli nie kij, tylko marchewka, czyli coś, co będzie im smakowało i coś, co będzie dla nich korzyścią. Tak? Trzeba do osób, z którymi chcesz pracować, trzeba rozmawiać językiem ich korzyści. W każdym z tych narzędzi, w każdej z tych metod, jeżeli stosujesz je w procesie rozwiązywania problemów i angażujesz właściwych ludzi, bo oni muszą być zainteresowani rozwiązaniem tego problemu. Jeżeli będziesz miał ludzi, którzy są zainteresowani rozwiązaniem tego problemu, albo przynajmniej im to uświadomisz, że przez rozwiązanie tego problemu ich życie stanie się lżejsze, będą mieli mniej pracy, szef się będzie mniej czepiał, jakiś wskaźnik im podskoczy, a może będą mieli więcej czasu na kawę, a może się po prostu polubią, bo będą siedzieć ze sobą gdzieś tam na hali i będą dyskutować na jakieś ciekawe tematy. To jest droga, bo jeżeli ktoś chce zagonić ludzi do pracy za pomocą standardu, obowiązków, procedury, instrukcji, czyli generalnie kija, no to zagoni. Oczywiście, że ich zagoni, tylko jakby efekty tej pracy będą marne, słabe, nie takie, jak on by chciał. Więc powtórzę to jeszcze raz. Ja bym rozmawiał zawsze z ludźmi językiem ich korzyści. Znaczy szukał w tym, bo jeżeli oni nie mają w tym żadnej korzyści, to sorry, nie ma co się łudzić, że ktoś wam pomoże. No nie ma. No chyba, że wolontariat jakiś macie i ktoś lubi po prostu pomagać, ale nic z tego nie mieć. Ludzie chcą mieć coś z tego i chcą mieć z najprostszego działania jakąś korzyść minimalną. To może być czasami tylko uśmiech, albo dobra relacja, albo coś zupełnie, zupełnie banalnego, co wydaje się, że nie ma znaczenia w takim świecie firmowym, gdzie są instrukcje, procedury, więc rozmawiamy językiem korzyści. Ok, no dobra, słuchajcie, 20:15. Ja mam kawę, mogę wypić, mogę długo jeszcze gadać.
Mamy, widzę tutaj licznik 18 osób, 17 osób, było 25, 27 w szczytowej formie. Nie będę już nawijał o kursie, nie będę już Wam wrzucał tutaj linka. To, co miałem zrobić, to już zrobiłem w tym temacie. Kto mnie zna, ten wie, że nie mam na to parcia i nie mam zadęcia. Chcę to zrobić, bo lubię tę pracę i chcę to zrobić z grupą fajnych ludzi, więc jak się ktoś jeszcze fajny dołączy, to będzie świetnie, będę się cieszył. Na razie już jesteśmy w fajnej ekipie. Zaraz po tym live tam zajrzę, kto tam się już podłączył, zainstalował. Jakieś posty chodzą tam ze zdjęciami, ktoś tam mówi, ile ma dzieci, gdzie mieszka i gdzie pracuje. O, Peter pisze, że miało być do 22. Peter, ja Ci oddam tutaj głos, kamerę, bo Ty ten materiał znasz. Trochę z innej perspektywy, bo inaczej pracujesz albo w innych obszarach byłeś, a metodę bardzo dobrze znasz. Jakby ktoś chciał na szkolenie z problem solvingu na Mazowszu, albo Peter też bywa nad morzem w Trójmieście, to polecam Piotra Bielawskiego. Piszcie do niego. Na pewno Was z tego dobrze przeszkoli. Ma to obcykany facet. No dobra, słuchajcie, ja nie miałem szansy przejrzeć wszystkich komentarzy, więc wrócę tylko do tego konkursu, który Wam zaproponowałem. O, Ewelina zna Piotra. Dobrze. Czekajcie. Dobra. Nie będę tego odbijał. Mam brzuch niewciągnięty i coś mi tu wychodzi z koszuli. Pytanie dotyczy dwóch pułapek w narzędziu 5W2H. Jaka pułapka kryje się w pytaniu kto i jaka pułapka kryje się w pytaniu dlaczego? Ja sobie prześledzę odpowiedzi. Oczywiście możecie mieć różne zdanie, ale ja będę szukał tych odpowiedzi, które są zgodne z tym, co ja uważam. Tak sobie subiektywnie ocenię i wybiorę dwie osoby. I te dwie osoby dzisiaj dostaną ode mnie wiadomość na Facebooku z prośbą o namiary i zaproszę te dwie osoby do kursu. Oczywiście bezpłatnie. I z wczorajszej transmisji, tej takiej szarpanej, która miała problemy techniczne, jeszcze dzisiaj wybiorę jedną osobę i też dostanie ta osoba informację na Facebooku. No dobra, słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję wszystkim, którzy byli, którzy przyszli tylko na chwilę i wyszli. Też wiem, że dużo osób zobaczy to z odtworzenia, więc pewnie dzisiaj jeszcze wieczorem albo jutro rano zobaczycie. Jeżeli macie tematy związane z rozwiązywaniem problemów, z problem solvingiem szeroko rozumianym, to jest teraz, to zawsze był mój konik, bo ja się wychowałem w jakości, ale teraz szczególnie chcę się tym zajmować, więc nie tylko tutaj jako moje hobby, ale też zawodowo, więc polecam się, jeżeli macie takie tematy do zrealizowania u siebie, w swojej okolicy, to ja się polecam. I co? Dziękuję Wam bardzo. Zostało mi jeszcze pół kawy, więc już sobie offline dopiję. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Miło było Was widzieć. No, super. Bardzo mi się dobrze gadało. Nikt mi nie przerywał, to było fajne. Nikt mi tutaj się nie wtrącał, więc to jest ekstra. Dobrze, że są komentarze i mikrofony włączone. No, tak sobie pożartowałem. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Cześć.